Słowo Boże, czy je czytać, jak je czytać, o czym warto pamiętać? Zachęcam, zobacz ten odcinek. Na końcu będzie niespodzianka. No właśnie, taki odcinek postanowiłem nagrać na tym kanale. Dlaczego postanowiłem nagrać ten odcinek? Ostatnio rozmawiałem w zasadzie z kilkoma osobami i przewinął się ten sam temat. Czytam Słowo Boże od jakiegoś czasu, używałem używałem różnych metod, ale szukam czegoś więcej. Cały czas czegoś mi brakuje, cały czas szukam jakby innej metody czytania Słowa Bożego. W Kościele Rzymskokatolickim jest kilka metod, kilka propozycji, jak czytać Słowo Boże. Po pierwsze, można dołączyć do kościoła, w cudzysłowie, do tego, co odbywa się na mszach, i czytać czytana. Li czytać czytania liturgiczne na każdy dzień. Codziennie jest nam szach czytany inny fragment słowa Bożego i można do tego dołączyć, nieważne czy chodzimy na msze czy nie, można czytać sobie te fragmenty. Można czytać też słowo Boże w tak zwanym Lectio Divina. Mówiłem o tym w innym filmie na naszym kanale. Można czytać też słowo Boże medytując jakby metodą ignacjańską i tych zasad i tych metod jest wiele. Jak gdy byłem w kościele rzymskokatolickim, korzystałem z tych wszystkich sposobów, ale tak naprawdę muszę dzisiaj przyznać uczciwie, nie znałem Słowa Bożego. I czasami, kiedy rozmawiam z ludźmi albo nagrywam jakiś filmik, ludzie mówią: No właśnie, jakim Ty byłeś rzymskim katolikiem, jak ty czytałeś Słowo Boże, to nie czytałeś Słowa Bożego, skoro mówisz, że nie znasz. No cóż, zachęcam do zweryfikowania może swojej wiedzy. Ja teraz. Widzę, że cały czas brakuje mi bardzo wiedzy na temat Słowa Bożego, ale zacząłem je pozna poznawać w zupełnie inny sposób. A jak do tego doszło? Zacząłem czytać Pismo Święte w bardzo prosty sposób. Mówię o Nowym Testamencie. Zachęcam każdego, aby skupił się najpierw na Nowym Testamencie, a czas na Stary na pewno przyjdzie. Otwarłem pierwszą księgę Nowego Testamentu, Ewangelię Mateusza, i zacząłem ją czytać całą, fragment po fragmencie. Rozdział po rozdziale. Pamiętajmy, że ten podział na rozdziały został dodany, jakby tak Biblia została zorganizowana, dopiero na przełomie XVI-XVII wieku. Więc na początku była pisana jako cała księga bez rozdziałów i bez numerów wersetów. Dochodzi do tego też jedna ciekawostka, którą może powiem: w Grece nie było interpunkcji, także nie było też przecinków ani kropek. Ale wracam do tego, jak ja czytam i jak polecam czytać Słowo Boże. Otworzyć Ewangelię Mateusza i zacząć czytać. Przeczytać jak najwięcej się da, i kiedy drugi raz siadam, czytam dalej, i czytam dalej, i czytam dalej. I przechodzę przez Ewangelię Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, dzieje apostolskie, list do Rzymian i tak dalej. Przechodzimy przez cały Nowy Testament. A kiedy skończę, zaczynam od nowa. I czytam, i czytam, i czytam. I dopiero po takiej lekturze tak naprawdę Bóg pokazuje nam, jak wielka jest głębia Słowa Bożego. Dopiero przy takiej lekturze możemy dowiedzieć się, co kiedy działo się, choćby w życiu Jezusa. Ja wcześniej znałem wiele fragmentów wyrwanych z kontekstu. Nie wiedziałem w ogóle ani, czy w pierwszym roku działalności Jezusa to była, ani w drugim, czy w trzecim. Nie wiedziałem zupełnie kiedy. Kiedy czytałem wyrwane fragmenty listów, nie wiedziałem, do kogo te listy były pisane i po co. I dlatego mówię, że nie znałem Słowa Bożego. Jest kilka zasad czytania Słowa Bożego, i o nich powiem za chwilę, ale chciałbym powiedzieć teraz trochę dłużej o jednej bardzo ważnej. Jest takie powiedzenie biblistów: wers wyrwany z kontekstu służy do pretekstu. Jeżeli wyrwiemy jakiekolwiek zdanie ze Słowa Bożego, nie będziemy wiedzieć, co jest przed, i nie będziemy wiedzieć, co jest po, albo ukryjemy, co jest przed, albo co jest po, możemy wymyślić przeróżne rzeczy. Tak nie powinno się czytać Słowa Bożego, tak nie wolno czytać Słowa Bożego. Wers wyrwany z kontekstu służy do pretekstu. Słowo Boże, dlatego, że było tak pisane, jako całość musimy czytać jako całość. Kiedy ktoś przychodzi do nas z jakimś pytaniem o werset, my mówimy: OK, pokaż to w Słowie Bożym. O który fragment ci chodzi? Zobacz, przeczytajmy razem, co jest przed, przeczytajmy, co jest po. Zobaczmy, do kogo coś mówił Pan Jezus, dlaczego mówił Pan Jezus, jeżeli mówimy o Ewangeliach, do kogo pisali apostołowie listy, jeżeli mówimy o listach, dlaczego pisali te listy. Pamiętajmy, że Słowo Boże było pisane w określonym miejscu, w określonym czasie na ziemi, do określonych ludzi. I oczywiście to Słowo Boże jest wiecznie żywe, cały czas działa w nas i możemy je czytać, ale pamiętajmy, że przede wszystkim było pisane do tych ludzi w tamtych czasach. Dlatego musimy też poznać z biegiem czasu kulturę tamtych ludzi, zwyczaje tamtych ludzi, czasami nawet geografię miejsca, w którym coś było powiedziane. Bardzo niebezpieczne jest i widzę, że to pojawia się dzisiaj w chrześcijaństwie w Polsce. Za granicą jest już od jakiegoś czasu. Wyrywanie wersetów z Biblii. Bez kontekstu, właśnie. I wtedy możemy wymyślać, co chcemy. Jest wiele takich przykładów. Na innych filmach omawiam niektóre z nich. Może nagram taką serię na dzisiaj. Chciałem tylko powiedzieć i zasygnalizować ten element. Jest dużo sposobów czytania słowa Bożego. My kiedyś wydaliśmy taką książeczkę Almudiego, Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii. Nie ma jej już niestety w druku. Teraz druk bardzo podrożał. Myśmy to drukowali, rozdawaliśmy za darmo, ale jest PDF na naszej stronie, więc można go sobie odnaleźć i jak świadomie studiować Biblię RA Toreja. I tu jest opisanych kilka sposobów, myślę, że bardzo dobrych sposobów studiowania Biblii. Są takie sposoby, jak właśnie czytanie chronologiczne, czytanie poszczególnych ksiąg, czytanie tematyczne, badanie typów Biblii. To może wydawać się bardzo skomplikowane, ale nie jest. Zachęcam, zobaczcie na naszej stronie, jest PDF. To, co oratorej mówił. Zachęcał do tego, aby, aby łączyć ze sobą kilka sposobów czytania Biblii. Dlatego też my zachęcamy, aby szczególnie na początku drogi, ale nie tylko, bo w życiu chrześcijanina, w życiu każdego z nas wydarzają się przeróżne rzeczy, aby cały czas przechodzić przez tą Biblię i czytać Nowy Testament fragment po fragmencie, rozdział po rozdziale, a oprócz tego do swojej codziennej lektury pisma można dołączyć na przykład co my też zalecamy, zachęcamy do tego studiowanie jakiegoś krótkiego listu. Jak to wygląda? Mniej więcej wygląda to tak, że otwieram jakiś krótki list, na przykład pierwszy list Diana i czytam go w całości. Odkładam. Kiedy znowu siadam, czy staję do czytania słowa Bożego, znowu czytam ten list w całości i znowu w całości i znowu. I trwa to mniej więcej dwa, czy tygodnie, czasami miesiąc. Naprawdę zachęcam, spróbujcie, to na pewno w niezwykły sposób pokażę Wam, jak zrozumieć, jak lepiej poznać ten list, a może każdy inny. Wiadomo, ta metoda jest, sprawdza się w przypadku krótkich listów. Gdyby ktoś tak chciał czytać Ewangelię Jana, polecam, ale to jest mniej więcej wtedy trzeba przeznaczyć około 1,5-2 godziny dziennie. No, właśnie, teraz umieszczę tą niespodziankę, o której mówiłem na początku, taki mini poradnik odnośnie zasad czytania Słowa Bożego. Zobaczcie, nagrywałem to na inny kanał, ale myślę, że to jest bardzo pomocny materiał. Jest tam kilka punktów, w bardzo skondensowany sposób o tym mówię. Czytam takie krótkie porady na co uważać, co stosować i zachęcam do czytania słowa Bożego. Pan Jezus powiedział: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak przeze mnie. Mówił też modląc się do Boga Ojca: Czytam o tym w Ewangelii Jana: Ojcze, uświęć ich w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. Dlatego czytajmy słowo Boże i powinno ona ono, ja zachęcam do tego wszystkich, aby to Słowo Boże miało najwyższy autorytet. Oczywiście słuchamy różnych kazań, słuchamy różnych ludzi, ale Słowo Boże musi mieć w naszym życiu najwyższy autorytet. Dlaczego? Bo ludzie mogą się mylić. Nawet najdoskonalsi, najwspanialsi wydawałoby nam się ludzie, mogą się po prostu mylić. Bóg nigdy się nie myli. Dlatego zachęcam, zobacz ten krótki poradnik, czytaj Słowo Boże, jeżeli masz jakiekolwiek pytania, Pisz śmiało, dzwoń, postaram się odpowiedzieć. Za dzisiaj dziękuję. Jeżeli ten film jest dla Ciebie pomocny, był w czymkolwiek pomocny, albo uważasz, że przyda się komuś, to podziel się. Możesz rozesłać to do innych, nawet do swoich znajomych. Proszę też o subskrypcję. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, i proszę też o lajka, to pomoże nam. Na YouTubie w docieraniu z tym filmem do większej ilości osób. Zachęcam, podziel się. Proszę o to i cóż, zapraszam na ciąg dalszy. Jak czytać i poznać Biblię? Samodzielne czytanie Pisma Świętego z reguły jest proste. Chciałbym przedstawić 5 kroków poznania Biblii. Potraktuję je jako wzór, według którego możesz studiować Biblię samodzielnie. Krok pierwszy czytanie. Przeczytaj fragment Biblii kilkakrotnie, zanim zrozumiesz jego motyw przewodni, czy zawartą w nim prawdę. Stwórz plan, na podstawie którego będziesz poznawał swoją Biblię. Dostępnych jest wiele planów czytania Biblii znajdzie w internecie. Przeczytaj Stary Testament przynajmniej raz w roku czytając notuj na marginesie różne spostrzeżenia, które uważasz za ważne. Oraz spisuj te rzeczy, których nie rozumiesz. Często bywa tak, że na wiele pytań znajdziesz odpowiedzi podczas dalszego czytania Biblii. Pytania, na które nie możesz znaleźć odpowiedzi, mogą stać się zapalnikiem do głębszego poznania pisma. Przez komentarze i inne narzędzia mówiące więcej o danym fragmencie. Do czytania Nowego Testamentu zastosuj inny plan. Najlepiej wielokrotnie czytaj jedną księgę. Przez miesiąc, a może dłużej, to pozwoli ci zachować w pamięci to, co dokładnie znajduje się w Nowym Testamencie, i rzadziej będziesz zmuszony do korzystania z konkordacji i innych komentarzy, by znaleźć to, co cię interesuje. Jeśli chcesz zastosować tę metodę, rozpocznij od czytania jakiejś krótkiej księgi, np. pierwszego listu Jana, i staraj się czytać ją w całości, za jednym razem, np. przez 30 dni. Po upływie tego miesiąca będziesz doskonale wiedział, co znajduje się w księdze, w każdym rozdziale i praktycznie w każdym fragmencie. Wypisz sobie główne motywy z każdego rozdziału. To pomoże Ci w dalszym studiowaniu innych ksiąg. Gdy będziesz wracał do swoich notatek, łatwiej zapamiętasz to, co znajdowało się w każdym z rozdziałów. W efekcie dojdziesz do wzrokowego zapamiętania tekstu całej księgi. Dłuższe księgi podziel na sekcje i każdą z nich czytaj. Przez 30 dni. Na przykład Ewangelia Jana zawiera 21 rozdziałów. Podziel je na 3, siedmiorozdziałowe wyzwania. Po 90 dniach czytania skończysz studiowanie całej Ewangelii Jana. Dla zachowania różnorodności warto mieszać długie księgi z krótkimi. W ten sposób w okresie krótszym niż 3 lata skończysz cały Nowy Testament i naprawdę będziesz go znał. Krok 2. Interpretacja. W Dziejach Apostolskich w 8. rozdziale w 30. wersecie czytamy, jak Filip zapytał eunucha etiopskiego: "Czy rozumiesz to, co czytasz?". Tak postawione pytanie można zrozumieć w następujący sposób: czy naprawdę wiesz, o czym mówi dany fragment Biblii, który aktualnie czytasz? Nie wystarczy jedynie przeczytać tekstu i od razu przeskoczyć do jego zastosowania. Musimy się zastanowić i rozstrzygnąć, co oznacza dany fragment Inaczej zastosowanie może być niewłaściwe. Kiedy czytasz Pismo Święte, zawsze zadawaj sobie pytanie, co oznacza ten fragment. Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zastosować najprostszą zasadę interpretacji, a mianowicie zasadę analogii wiary, która mówi, że Biblię należy interpretować Biblią. Pozwalając Duchowi Świętemu na nauczanie, przeszukuj Pismo Święte, którego On jest autorem, sięgaj do odsyłaczy i do fragmentów porównawczych. Do konkordacji, komentarzy i innych pomocy, aby zrozumieć te fragmenty, które wciąż pozostają dla Ciebie niejasne. Jeżeli nadal masz problemy ze zrozumieniem, udaj się do kogoś ze starszych w wierze i zapytaj ich, co oni sądzą o danym fragmencie. Błędy, których należy unikać podczas interpretacji pisma. 1. Nie dochodź do żadnych wniosków kosztem utraty właściwej interpretacji. Czyli nie próbuj sprawić, by Biblia mówiła to, co chcesz usłyszeć, ale pozwól, aby Biblia mówiła to, co Bóg chciał przez nią powiedzieć. 2. Unikaj powierzchownej interpretacji. Słyszałeś na pewno słowa: Dla mnie ten fragment mówi to, a dla mnie to. Lub: Czuję, że ten fragment mówi nam, że. Gdy przystępujemy do interpretowania Biblii, nie wolno nam zapominać o istnieniu czterech głównych barier, na jakie na pewno się natkniemy: językowej, kulturowej, geograficznej i historycznej. 3. Nie uduchawiaj czytanego fragmentu. Interpretuj i staraj się zrozumieć tekst w normalny, dosłowny sposób z zachowaniem historycznego i geograficznego sensu. Tak jak podczas interpretacji każdego innego dzieła literackiego. Krok 2. Interpretacja: pokonywanie barier. Księgi Biblii zostały spisane wiele wieków temu. By zrozumieć to, co Bóg mówił kiedyś, musimy pokonać kilka barier: barierę językową, kulturową, geograficzną oraz historyczną. Zatem prawidłowe zrozumienie wymaga czasu i wysiłku. Biblia została napisana w językach hebrajskim, aramejskim i greckim. Często zrozumienie jakiegoś słowa lub wyrażenia w języku oryginalnym może być kluczem do zrozumienia wybranego fragmentu Biblii. Kultura bariera kulturowa może być zdradliwa. Niektórzy tłumacząc się różnymi różnicami próbują dowieść nieprawidłowość niektórych biblijnych przykazań. Pamiętajmy, że Pismo musi być interpretowane przez pryzmat kultury, w jakiej powstało. Bez zrozumienia kultury Żydów z pierwszych wieków trudno będzie zrozumieć ci Ewangelię. Dzieje apostolskie i listy muszą być interpretowane w świetle kultury greckiej i rzymskiej. Geografia trzecią barierą jest bariera geograficzna. Biblijna geografia sprawia, że Biblia ożywa. Dobry biblijny atlas może stać się nieocenioną pomocą w kwestii zrozumienia geografii Ziemi Świętej. Historia. Musimy pokonać także i tę barierę barierę historyczną. W przeciwieństwie do innych religijnych ksiąg, Biblia zawiera opisy autentycznych historycznych postaci i wydarzeń. Zrozumienie biblijnej historii pozwoli na umieszczenie w odpowiedniej historycznej perspektywie danej osoby oraz wydarzenia. Dobry słownik biblijny lub encyklopedia mogą bardzo w tym pomóc. Krok 2. Interpretacja. Zasady, jakie należy przyjąć podczas interpretowania Biblii. Powinny kierować nami cztery zasady: zasada dosłowności, zasada historyczna, zasada gramatyczna. I zasada syntezy. 1. Zasada dosłowności. Pismo powinno być interpretowane w dosłowny, normalny i naturalny sposób. Co prawda, Biblia zawiera wiele metafor i symboli, ale służą one dosłownemu przekazowi. Ogólnie w Biblii widzimy bardzo dosłowny sposób wyrażania się. 2. Zasada historyczna. Oznacza to, że dany fragment należy interpretować w kontekście historycznym. Musimy zadać sobie pytanie, co ten tekst znaczył dla ludzi, dla których został napisany. W ten sposób możemy dojść do właściwego zrozumienia oryginalnego przesłania pisma. 3. Zasada gramatyczna. Ta zasada weryfikuje naszą znajomość struktury gramatycznej każdego zdania w języku oryginalnym. Do kogo odnoszą się zaimki? Jaki czas został użyty w zdaniu? Zaufaj mi. Po zastosowaniu tych zasad, zrozumienie fragmentu biblijnego stanie się o wiele prostsze. 4. Zasada syntezy. To bardzo ważna zasada. Pamiętajmy, Biblia jest słowem Bożym i nigdzie nie może sobie sama zaprzeczać. Jeśli nasza interpretacja jakiegoś fragmentu kłóci się z prawdą zawartą w innym fragmencie, oznacza to, że nasza interpretacja nie jest prawdziwa. Pismo musi być porównywane z samym pismem. Aby można to osiągnąć, potrzebna będzie Ci znajomość całego pisma. Krok trzeci ocena. Podczas czytania Biblii powinieneś zadawać sobie cały czas pytanie: Co mówi Biblia? Zaś podczas interpretacji powinieneś pytać: Co znaczy ten fragment? Następnym krokiem jest skonsultowanie tej interpretacji z interpretacją innych oraz zweryfikowanie, czy Twoja interpretacja jest prawidłowa. Pamiętaj, Biblia nigdy nie zaprzecza sama sobie. Czytaj komentarze biblijne oraz książki opisujące biblijne tło. Wzbogacą one Twoje myślenie poprzez Boże działanie w innych autorach i ich książkach, formułując własną ocenę, bądź poszukiwaczem, bądź tym, który przyjmuje Bożą prawdę, nawet wtedy, gdy będzie wymagało to zmiany tego, w co zawsze wierzyłeś, lub dokonania zmian w swoim życiu. Krok czwarty zastosowanie. Następne pytanie, jakie należy sobie zadać: to jak Boża prawda zmienia moje życie? Badanie pisma bez pozwolenia mu na przeniknięcie do głębokich pokładów naszej duszy byłoby jak przygotowanie wystawnej kolacji i niezjedzenie jej. Dlatego najważniejszym pytaniem na tym etapie poznawania Bożego słowa będzie w jaki sposób mogę zastosować Boże prawdy i zasady zawarte w tych fragmentach by zmienić moje życie. Jezus złożył taką obietnicę tym, którzy samodzielnie badają pismo. Skoro już o tym wiecie, jesteście szczęśliwi, o ile będziecie tak postępować. Ewangelia Jana 13 rozdział 17 werset. Po przeczytaniu i zinterpretowaniu Biblii powinieneś osiągnąć podstawowe zrozumienie tego, co ona mówi i co znaczy. Jednak studiowanie pisma nie kończy się na tym. Ostatecznym celem powinno być pozwolenie Biblii na przemawianie w taki sposób, abyś mógł wzrastać duchowo. Wymaga to osobistego zastosowania. Studiowanie Biblii nie jest kompletne, dopóki nie zapytamy, co ta prawda oznacza dla mnie. Jak mogę ją zastosować w swoim życiu? Musimy zebrać wiedzę, którą posiedliśmy podczas czytania interpretacji, oraz zarysować praktyczne zasady, które odnoszą się do naszego własnego życia. Jeśli znajdziesz jakieś przykazanie, które jest konieczne do zastosowania we własnym życiu, zastosuj je. Jeśli znajdziesz jakąś obietnicę, którą należy przyjąć, przyjmij ją. Jeśli jest jakieś ostrzeżenie, do którego należy się zastosować, bądź ostrożny. Najważniejszy krok to poddać się pismu i pozwolić mu czynić dzieło przemienienia naszego życia. Jeśli pominiesz ten krok, nigdy nie będziesz cieszył się ze studiowania Biblii, a ona nigdy nie odmieni twojego życia. Krok piąty współzależność. Ostatni krok łączy w sobie doktrynę, którą wyniosłeś z konkretnego fragmentu lub księgi, oraz Boże prawdy i zasady zawarte w innych częściach Biblii. Razem dają one jeden duży obraz całości. Zawsze pamiętaj o tym, że Biblia to nie jedna księga składająca się z 66 części, ale to całość. Zawiera ona wiele prawd i wzorów, których naucza wiele razy i na wiele sposobów. Korzystając z odsyłaczy, odnoszących fragmenty jeden do drugiego, zacznij budować doktrynalne fundamenty swojego życia. Wiem, jak czytać i studiować Biblię, a co teraz? Psalmista powiedział: Szczęśliwy człowiek, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w prawie Pana. I prawo Pana rozważa dniem i nocą. Psalm pierwszy. Nie wystarczy jedynie studiować Biblii, musimy nad nią myśleć, musimy ją rozważać. W ten bardzo realny sposób poddamy nasze mózgi pewnej kąpieli, zanurzymy je w oczyszczającym Słowie Bożym. A to powinno zmienić nasze życie.